Siema, no mówię, nagram wam aktualizację z garażu, co i jak ze sprzętami, bo tam odcinki zanim z remontu wpadną to jeszcze trochę, ale o, działaszka, kurde śruba, jeszcze ma mi przyjść jedna, bo jakaś marketówka się trafiła. Jamaszka 2T, o, poskładana, filmik ze składania oczywiście będzie, tylko no jak ją ogarnę już do końca, tu już sobie czeka 4T, też już prawie poskładane. Ale też mi tam czegoś brakuje, jeszcze pompa oleju okazała się do wymiany. Ta środkowa, na nią sobie wcześniej nie patrzałem. Ta zewnętrzna jest, co tu jest, jest git. O, ta jest git, ale rozebrałem sobie tam tą w środku, no i ją trzeba będzie wymienić. A o tyle pechowo występuje cała z trybem, z obudową w całości, nie ma tak osobno tych trybów. No ale to mniejsza, dobra, to nie o tym. Silniczki sobie czekają. Co do Yamahy 2T, to sobie dzisiaj nagram. Mój sposób na wymianę łożysk w kiwaku. Pokażę wam mniej więcej co i jak. O, a tu jeszcze co? Sezon na Yamaha. Yamaha. Tą Yamaszkę może niektórzy kojarzą. Był odcinek chyba z rozbierania, był odcinek ze składania. W tamtym roku ją robiłem. Nowe kartery wpadły. Tu też remont poleciała. Suma ładna, nie wiem, około 12 czy tam 11 tysięcy za generalkę. Tylko łańcuszek rozrządu został stary. Znaczy stary, no nie całkiem stary, miał około 20 godzin, sam go zmieniałem. No i wróciła na wymianę łańcuszka rozrządu tylko. A tak to maszyna sezon przejeździła. O, już mam nowy łańcuszek, uszczelkę sobie może to dzisiaj złożę, albo nie dzisiaj. Kład opy wrócił, tłok stanął w cylindrze, szytar się. Nie no, żartuję, coś tam sobie w zawieszeniu tuninguje. I tak stoi wrak, ani go przepchnąć. I jeszcze taki KTM z tego odcinka nie będzie. Dobra, także co dzisiaj tam miało być? Wymiana łożysk w kiwaku. Yamaszka ogólnie będzie doinwestowana trochę. Raz, że generalka. No tutaj nie mówię, bo tuleja będzie do roboty niedługo. Wymiana linki. Sprzęgła, kiwak do zrobienia łożyska, dolne, górne amortyzatora też sobie zrobimy. Wahacz jedynie zostanie. Aha, łożyska przedniego koła, mocowanie tutaj sprzęgła. No, trochę rzeczy będzie porobionych. Zobaczcie, jak już przygotowane pod nowe łożyska. Tak teraz, a jak wcześniej to wyglądało, no wiadomo. Wstawię wam fotę. I co? I tu już sobie zacząłem ogarniać kiwaczka. Z jednej strony już smar. Czarny smar brzydki, ale niech jest. Nowe łożyska już w tym siedzą. Tego już sobie przygotowałem. Ładnie tam te. No nie jest to jakoś super gładziutkie, bo już swoje lata ma. No ale nic nie zrobimy. Łożyska nowe. Tu jest stare. O, zobaczcie, jak to wszystko kurde wyglądało. No. Tak samo tutaj. O, już sobie przygotowuję. Tak wyglądały śruby. A tak będą wyglądały już. Tą jedną sobie przepolerowałem. Także nowe łożyska i to wszystko pośmiga jakiś czas znowu. Dlatego, drogie dzieci, tak ważne jest co? Smarowa. Piszcie w komentarzach, kto wie. No właśnie. O, i tu jeszcze a propos aktualizacji z garażu. Lagi. Także duży bałagan. Ale lagi też już uszczelniacze mam nowe. Olej już, kartridże są zalane, napompowane. No więc co, tak jak mówiłem, jak tam łożyska wyciągnąć, każdy wie. Ja tam sobie na prasce wyciągam, nasadka, prasa i idzie. A jak wcisnąć? Też proste, no. Młotek będzie potrzebny. O. I jedziemy. Dobra. To na miniaturkę tylko chciałem. Ja sobie to ogarniam tak. Imadło. Hops. Troszkę oleju. I jedziemy. O, proszę bardzo. Troszkę poprawić, troszkę szczela.
I jest jedno. Śladów nie ma. Dalej ta nasadka ładna, dopasowana. 19. Taki patent wam sprzedam. Może niektórzy znają, może niektórzy młotka używają, nie wiem. Ale imadło chyba każdy ma, kto coś tam grzebie, nie? Teraz po prostu za daleko sobie, żeby nie przycisnąć. Chociaż tutaj to tam możemy jeszcze poprawić zawsze. Jeszcze troszkę. No. Ideolo. A uszczelniacze no też możemy młotkiem prać. Ale ja sobie robię tak. Jedna tulejeczka. Czy być większa. Hops. I zawsze fajnie prosto wie się. O. Ta-dam. To nie jest tam poradnik, żeby nie było. To jest tylko mój sposób. Może ktoś ma lepszy. Nie wiem. Ale ja to tak robię. No i gotowe. Smar do środka. Czysto, ładnie. Trochę pojeżdżą. Może jeszcze wam sprzedam, jak te ośki przepolerować. O, taką jak sobie uzyskać. Tą sobie trochę umyjemy. Z reguły w każdym jest sprzęcie, jest tu otwór, o, torksika sobie dajemy, hops. No i tyle, włókninka i jedziemy, nie? Minutka i gotowe. Można, można. No i dobra. Tak sobie tą też przejadę i tyle. Można składać kiwaka. Chociaż nie, jeszcze amorka sobie wykręcę. O, amorka sobie wykręcę i... Te łożyska powymieniam, dolne na bank, a górne no też by pasowało już i kiedyś może wahać się ogarnie, ale to już niech trochę pojeździ pierw maszyną, bo się zbiera. Także co, w tym odcinku to wszystko, tak wam pokrótce chciałem nagrać i wyłączam kamerę i biorę się za robotę konkretną, bo przy nagrywaniu to niestety, ale nie idzie tak wszystko. Także co, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.